Hej, kolejny produkt sezonowej kosmetyczki lata, sezonowej kosmetyczki wyjazdowej, kosmetyczki, którą pakujemy na wakacje, która ma nam na tych wakacjach sprawiać przyjemność, gdy wykonujemy makijaż, albo nie, bo to sprawdzamy właśnie w trakcie robienia testów produktów sezonowej kosmetyczki lata. I przychodzę do Was z paletką, mini paletką, którą jest Natasha Denona Mini Gold Palette. Tak, Natasha Denona, czyli guru paletek do makijażu oczu. Prezentuje się tak. Mamy tutaj dwa cienie matowe, jedną perełkę i dwie błyskotki, czyli cienie, które są mocno błyszczące. Nie są to brokaty. To są pigmenty bardzo, bardzo mocno zmielone. Bardzo dobrym plastikowym opakowaniu, prześlicznym, złotym dla sroczek. I co ciekawe, cienie Natasha Denona są mega chwalone. Po wpisaniu Natasha Denona na YouTube wyskakuje nam pierdyliard filmów, w których możemy znaleźć achy i ochy i zachwyty nad cieniami Nataszy. Ja chyba trochę mam inną opinię. To znaczy, muszę przyznać, że formuła cieni jest świetna. No, w paletce znajdziemy 5 cieni, tak jak wspomniałam, zresztą no, widać tą ilość. I od matów przez tą błyskotkę do tych naszych pigmentów, no jakość jest świetna. Pigment jest świetny, nie zawodzi, bardzo łatwo się nabierają na pędzel, świetnie się nimi pracuje, nie ma problemów z ich blendowaniem, nie ma problemów z łączeniem, ale problem rodzi się, gdy chcemy zbudować kolor. Co się dzieje? Gdy chcemy zbudować kolor, to robią nam się prześwity, robią nam się plamy i żeby wydobyć taki kolor, jaki chcemy, to musimy się pobawić. I to mocno się pobawić. Co mnie strasznie denerwuje, szczególnie, że ja nie mam czasu rano. Zobaczcie tam się. No, pigmentacyjnie to jest po prostu nieprawdopodobne. Dlatego, jeżeli chcemy mieć mocny kolor, to trzeba od razu nałożyć płaskim pędzlem większą ilość i dopiero sobie rozcierać. Bo przy budowaniu, tak jak mówię, robią nam się plamy i jest brzydko. Jest bardzo brzydko. Kolorki, jak widać, cudowne. Niby takie nudziaki, bo jeżeli chcemy je rozblendować, zobaczcie. Ja to palcem robię. I on się samo blenduje. Rozcieranie jest po prostu cudowne. Praca jest tymi cieniami jest świetna. Ale tak jak mówię, od razu kolor dużo, żeby nie trzeba było dokładać. Druga rzecz to środkowy cień. Jako pigment i ten ostatni. Jako dwa pigmenty trzeba je nakładać paluchem, bo one no, są dosyć kremowe, masełkowe, takie bardzo, bardzo przyjemne. Ale żeby najładniej wyglądały na oku, to muszą być nałożone palcem. Co z ogromnych plusów jeszcze, to one się nie osypują w ogóle, te cienie. Nie pylą się, nie osypują. Praca z nimi jest naprawdę czystą przyjemnością.
ale nieprzyjemna jest, nieprzyjemny jest ich wygląd po jakimś czasie na oku. Ja sprawdzałam te cienie na różnych bazach, korektorach i za każdym razem ta sama rzecz się działa. Mianowicie rolowały się. Cienie się rolują, zbierają w załamaniu. I jest to mocno nieprzyjemne, gdy po jakimś czasie trzeba poprawiać makijaż oka w dosyć szybkim czasie, około 5 godzin. Gdyż są cienie, które kupimy w drogerii i takie rzeczy nam się nie dzieją. Jestem mega, mega zdziwiona tą trwałością tych cieni, bo spodziewałabym się, że będzie super. A super nie jest. Czyli mamy małą paletkę zielonego polucha. Małą paletkę, świetną na wyjazdy, którą bez problemu zmieścicie wszędzie. Lekką. Ona... O, mieści nam się w dłoni. Taka jest jej wielkość. Z mega super idealną pigmentacją. Rozcieraniem, pracą, bez osypu, bez... pylenia. I z problemami z dokładaniem i niską trwałością, jak na cienie za tą cenę. No same musicie zdecydować, czy chcecie taką paletkę, czy jednak... A może to ja mam tylko taki problem i te moje oczyska tak się jakoś z tymi cieniami nie dogadują za bardzo. Ciężko mi powiedzieć. Czekam na Wasze komentarze. Dzięki, że jesteście. Więcej oczywiście możecie poczytać na moim blogu. Zapraszam. Buziaki, pa.